speaking. Turini próbował atakować Bieszko. Kontra na cudzysłów Kapet. Kiwnął. Ożegrancin w obronie. Maki, po boku Francuzów, jeszcze raz piłka do Makina. Tym razem chyba siatkę. Tak, punkt dla Francji. Dobry pomysł miał Granicki na tą akcję. Zgubił się od Korzego, ale no, będziemy sprawdzać, czy tam było dotknięcie. Może piłka po tej kaśnie jeszcze dotknęła ręce blokującego. No, zobaczmy. Wielkiej grupy marzą o zwycięstwie w tym meczu, bo to daje automatyczny awans na igrzyska w Rio i święty spokój w przygotowaniach do tego najważniejszego turnieju czterolecia. No i proszę, ciekawa decyzja, akcja będzie powtórzona. Ewidentnie tutaj po taśmie, ale będzie gazeta. Dokładnie w przyjęciu, nabiega do tej piłki i dał radę, ale jeszcze Grebennico, Kapet, no i tylko chyba Kapet jest w stanie z takich chwilą jeszcze zrobić coś dobrego. Ale 11 metrów wystawia przyzorę zdolny Grebennico, to jest niesamowite, proszę spojrzeć, teraz ciasna piłka, prawie perfekcyjna. To jest Perwów Granki inny Michajło. Lesko się nie w pole. Pojedynczy wlot do zbierać nie zrobił nam żadnego wrażenia tutaj. Zbierz z pobożą. Szeroko rozłożył ręce do zbierej. Michajło. Muszę szybko serwować. Powiązał jeszcze buty tego sędzia. Nie dał mu czasu na to. Teraz mamy to zrobić. Ale to lepiej. Cieszył się nie zrobił tego dokładnie. Jest lepiej dla którzy Kapet trzeba na to. Ciekawe, którą stopę zaserwuje. W siatce, tego w przyjęciu. Michajło znowu w ataku po skosie i mu. Zawsze będzie Michajło w dobrej dyspozycji. Bardzo dobrze. Ponad pojedynczym blokiem nie mogło się inaczej skończyć, ponieważ nasi ludzie świetnie potrafią grać w obronie. A przed no przyjęcie wybiegł to na Gruzję. Taką małą bojaźnią teraz atakował, bo miał się z tobą pokryty blok. Jeszcze ponowienie ataku Tilly nie daje rady. Bardzo dużo punktów Rosjanie zdobywają blokiem. Zostawili tą rosyjską ścianę. Raz na lewym, raz na prawym ataku. No i tracili rezon Francuzi. 6-0 w bloku, wygrali w poprzednim secie. Teraz prowadzą 8-5. Mamy pierwszą przerwę techniczną tej trzeciej partii.